Turniej szachowy Ciderlato 2018 już za nami. Jak co roku zawody przyciągnęły do małego miasteczka na Górnym Śląsku wielu miłośników gry królów. Pomysł się zrodził w latach 2000, początek nowego tysiąclecia. To jest taka seria turniejów, które się nazywają Cider. Jest Cider Zima, Ciderlato, jest Grand Prix. No i kiedy były wakacje, to dyrektor Mosiri mówi, no pomyślmy, żeby coś w wakacje zrobić i urodził się turniej pod nazwą Ciderlato. Różne formy były. Były czasami na basenie, tam gdzie były troszkę ludzie mogli popływać, no a teraz mamy już takie bardziej zawodowe. Szachy są często nazywane grą arystokracji. Na Górnym Śląsku nie brakuje zapalonych szachistów. Szachy gram dlatego, bo to fajna, umysłowa gra, która rozwija zapamiętywanie szczególnie i logikę. W szachy gram dlatego, że rozwijają umysł. Czasami najmniejszy zawodnik przechodzi do historii przez jedną kombinację. Także wszystko jest przed każdym, który zaczyna i nigdy nie wie, co będzie najlepsze. W tegorocznym turnieju startuje 32 zawodników, dosyć wysoka klasa, bo są kandydaci na mistrza, w tym 12 zawodników poniżej 16 lat. 9 rund, czas gry to 15 minut na partię. Jak podkreślają organizatorzy, poziom turnieju już tradycyjnie był wysoki. W szachy początkowo nauczył mnie grać tata, dlatego że widziałem, jak grało dużo osób i powiedziałem, że to fajna gra i chciałem się nauczyć. Ja sądzę, że chyba przed szachami jest przyszłość większa niż niektóre gry komputerowe. A powiem dlaczego. Ponieważ cały świat chyba zdąża w kierunku tego, że brakuje logiki. I to logiki od najmłodszych pokoleń. I stąd cała Unia Europejska, a również Stany Zjednoczone i Azja dążą do tego, żeby co najwięcej dzieci od najmniejszych, najmłodszych lat uczyć logiki, rozumowania, przewidywania, konsekwencji. Rozpiętość wiekowa uczestników turnieju była spora. Najmłodszy zawodnik miał 7 lat, natomiast najstarszy 73. Młodzi piłkarze ręczni Esperu Grunwald spędzili kilkanaście dni we Włoszech, gdzie wzięli udział w silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju. Zespół do lat 12 oraz 14 rywalizował z drużynami z Francji, Danii, Włoch oraz Polski. Podopieczni Anny Samol na tle międzynarodowej stawki zaprezentowali się przyzwoicie. Drużyna rocznika 2007 zakończyła rywalizację na 8 miejscu. Jeszcze lepiej poszło im starszym kolegom, którzy dzięki doskonałej grze w eliminacjach stanęli na najniższym stopniu podium. W przerwach między spotkaniami młodzi adepci Szczypiorniaka mieli okazję zwiedzić Rzym oraz Watykan. W Polsce przybywa zwolenników Nordic Walking. Chodzenie z kijkami w rękach wymyślili Finowie, którzy przygotowywali się w ten sposób do sezonu narciarskiego. Dzisiaj to sport dla każdego. Przegrywamy ciągle z biegaczami, ale już gdzieś właśnie my jako Nordic Walking, jako najliczniejsza grupa też się pokazujemy i chcieliśmy tym wszystkim się tutaj po prostu pochwalić. Każdy myśli, że weźmie kije i można po prostu iść, a rzeczywiście pewne rzeczy warto tutaj po prostu się nauczyć i potem zastosować w przyszłości. Kiki do rąk chętnie biorą również polscy aktorzy i celebryci. Wielką zwolenniczką tej dyscypliny sportowej jest Grażyna Wolszczak. Sport dla wszystkich. I oczywiście intensywność tutaj można sobie regulować. Ja tak się troszkę uśmiecham, jak widzę właśnie starsze panie, które tak chodzą i kompletnie nie umieją się posługiwać tymi kijami. W czasie godzinnego marszu z kijkami można spalić ponad 400 kalorii. To doskonała forma aktywnego wypoczynku.